Cała czołówka PKO BP Ekstraklasy, czyli piłkarze Śląska, Lecha, Legii i Pogoni w 18 kolejce stracili punkty. A jak poradzą sobie wicelider Jagiellonia Białystok i czwarty w tabeli mistrz Polski Raków Częstochowa? W środku zimy jesteśmy na stadionie przy ulicy Słonecznej w Białymstoku i tu już w piątej minucie wielka radość na trybunach, ale radość przedwczesna, bo Jose Naranjo wbija piłkę do bramki Rakowa ręką. Ten gol nie zostaje uznany. Nie najlepsza interwencja rakowiczana. Jest Jose Naranjo. Naranjo i tym razem do bramki, tym razem gol zdobyty. Oczywiście zgodnie z przepisami to gol przepiękny. Jaga obejmuje prowadzenie, ale Raków rzuca się do odrabiania strat i na raty Zlatana Alomerowicza pokonuje Stratos Sfarnas po dograniu Dejana Soresku. 1-1. To już Nene w pole karne. Jose Naranjo, drugi gol Hiszpana, szósty w sezonie. Gospodarze wracają na prowadzenie z 2-1, ale Raków nie zamierza tego tak zostawić. Gustav Berggren z dystansu, ale doskonała interwencja Zlatana Alomerowicza. I teraz na piątym metrze Fabian Piasecki, ale też zatrzymany przez golkipera Jagi do przerwy. Zatem 2-1 dla miejscowych, a to już Afimikopoulou przepycha Stratosa Sfarnasa, ależ asysta Afimikopoulou. No co on tam zrobił w polu karnym? Popatrzmy raz jeszcze, jak zabawił się ze Stratosem Sfarnasem i pięknie piętą podał piłkę. A do bramki trafia Nene, jest 3-1 dla Jagiellonii. Poulou, czy to będzie kolejna asysta? Nie, bo fatalnie pudłuje Dominik Marczuk, ale ten początek drugiej połowy jest w wykonaniu Jagi fenomenalny. To już Dominik Marczuk, teraz to on wystawia piłkę i jeszcze gdzieś tam po nogach obrońców trafia do Nene. Nene ma 2 gole i asystę. 4-1 dla Jagi. Raków próbuje, rezerwowy Łukasz Zwoliński trafia w słupek i jeszcze w ostatnich minutach Crnacz z dystansu. Zwoliński nie ma spalonego, gol uznany, 4-2, ale na więcej piłkarzy mistrzów Polski już nie stać. Jagiellonia Białystok po fantastycznym meczu pokonuje Raków Częstochowa 4-2. Jaga rewanżuje się przy okazji za porażkę w Częstochowie 0-3 w pierwszej kolejce. Jagiellonia ma już tylko punkt straty do prowadzącego w PKO BP Ekstraklasie Śląska Wrocław i 8 punktów przewagi nad Rakowem Częstochowa. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.